Dobry wieczór Paniom. Dobry wieczór Panom. Dobry wieczór Państwu. Bo coś w szaleństwach jest z młodości, wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od młodości i rozumniejsze od rozumu. Aby tradycji stało się zadość, proszę Pana Dyrektora o oficjalne rozpoczęcie studniówki. Poloneza, czas zacząć. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do życia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I mogłem zaraz pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenosz moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień cielina pała, a wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche krusze siedzą. Rozpoczynając edukację w naszej szkole, zaczęliście rzeźbić swój los. To od waszych starań zależy, jakie nadacie mu kształt. Chciałbym, abyście osiągnęli sukcesy w życiu osobistym, naukowym, zawodowym i społecznym. Życzę wam także, aby wasze młode i dorosłe życie wypełnione było sercem, uśmiechem, życzliwością i sympatią. Aby szkolne przyjaźnie przetrwały wiele lat. Mam nadzieję, że z lat szkolnych zachowacie dużo miłych, budujących wspomnień, a po latach zechcecie znów spotkać się ze starymi belframi. Z całego serca pragnę, aby za 100 dni wasze zmagania maturalne zostały uwieńczone sukcesami, a w przyszłości byście z bezmiaru możliwości umieli wybierać to, co dobre, mądre, uczciwe i odpowiedzialne. Życzę wam trafnych wyborów życiowych. Pamiętajcie także o tym, że zwyciężać mogą ci, którzy wierzą we własne siły. Wiele zależy również od waszego zaangażowania w zdobywaniu wiedzy. Z pewnością rację miał Albert Einstein, twierdząc, że 99% genialności to pracowitość.
Na zbliżających się egzaminach życzę Wam połamania piór, optymizmu i szczęścia z trafieniem wymarzonych zadań i tematów maturalnych. Szanowni rodzice, dziękuję Wam za wieloletnią owocną współpracę z gronem pedagogicznym. Wyrażam słowa uznania za trud wychowania tak wspaniałych młodych ludzi. Gorące podziękowania składam wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszej studniówki. Codzienne życie uczniów wypełniają przede wszystkim nauka i obowiązki. Niech dzisiejszy bal będzie dla nich chwilą wytchnienia, niezapomnianym, radosnym, pełnym szczęścia przeżyciem. Drogie koleżanki i koledzy, słowa uznania kieruję także pod adresem wszystkich nauczycieli uczących w klasach maturalnych oraz wychowawców tych klas. Ich trud kształcenia i wychowania wynika z wykonywanego zawodu, lecz pragnę docenić zaangażowanie często wykraczające poza obowiązki zawodowe. Chciałbym, abyśmy wszyscy mieli wiele powodów do satysfakcji z osiągnięć tegorocznych maturzystów. Przypominając słowa poety, miło szaleć, kiedy czas ku temu, życzę uczestnikom balu wspaniałej zabawy. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu pana starostę Andrzeja Junga. Wybierając się na ten bal, przypomniałem sobie swój bal studniówkowy. Pamiętam piękne kreacje koleżanek, garnitury kolegów. Te wspomnienia są niezapomniane. Życzę Wam, by te wspomnienia były takie same. Dzisiejszy bal poprzedza maturę, egzamin dojrzałości. Nie obawiajcie się, jesteście dobrze przygotowani. Rozmawiałem z nauczycielami, którzy weryfikowali Waszą wiedzę. Wy pracowaliście w szkole podstawowej, gimnazjum, w tej szkole. Matura to jest tylko przeszkoda, próg, którą na pewno pokonacie. Aby nie przedłużać, życzę Wam wspaniałej szampańskiej zabawy do białego rana. Niech żyje bal, Wasz bal. Bardzo proszę o zabranie głosu księdza Krzysztofa Wróbla. W Bajce Kopciuszek możemy przeczytać takie słowa. Marzenie jest życzenie wypowiedziane przez serce. Dlatego życzę Wam, aby marzenia, które nosicie w swoich sercach, spełniły się. Niech decyzje, przed którymi już niedługo staniecie, sprawią, że będziecie ludźmi naprawdę szczęśliwymi. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, człowiek nie może być tylko wychowywany, musi wychowywać samego siebie, musi być dla siebie wychowawcą. Dlatego życzę, aby wasze życie było nacechowane prawdziwą mądrością i dojrzałością, aby nie zapomnieć, że potrzebujemy innych ludzi i jesteśmy za nich odpowiedzialni, tak jak za siebie. Pamiętajcie, że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, ale także wiarą w sens pokonywania trudności. W bajce Kubuś Puchatek stwierdził, że myślenie nie jest łatwe, ale się można do niego przyzwyczaić. Tego na pewno każdy z nas doświadczał, kiedy był uczniem. Tak więc niech wiedza i doświadczenie, które zdobywaliście w latach nauki, sprawią, że będziecie ludźmi prawdziwie wielkimi. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu burmistrza pana Mirosława Pułkowskiego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej, jakże barwnej uroczystości. Ze względu na uprzednio zaplanowane obowiązki służbowe nie mogę być dziś razem z Państwem, zatem drogą listową przekazuję życzenia doskonałej zabawy podczas studniówki 2019. Niech ten wyjątkowy wieczór będzie dla Was wszystkich uczestników radosnym przeżyciem i tematem miłych wspomnień przez długie lata. Pamiętajcie o tym, że jesteście zawsze mile widziani na terenie Kozienic, na terenie gminy Kozienice, jak również, trochę za pana dyrektora powiem, na terenie zespołu szkół w Kozienicach. Sam jestem absolwentem zespołu szkół i zawsze z wielką przyjemnością wracam do nauczycieli, którzy prowadzili ze mną zajęcia. Życzę Wam w dniu dzisiejszym udanej zabawy i jeszcze raz sukcesów na egzaminie maturalnym i dostania się na wymarzone studia. Dziękujemy bardzo. Prosimy o zabranie głosu panią Weronikę Piwarską.
Kończy się wasz czas spędzony w tej szkole, ale wierzę, że będziecie te lata mile wspominać. Za 100 dni złożycie jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Życzę wam wysokich wyników, satysfakcji z ich osiągnięcia, aby wszystkie wasze założenia i plany zrealizowały się, a marzenia stały się rzeczywistością. Składam podziękowania dla dyrekcji i całego grona pedagogicznego za zaangażowanie w wychowanie i nauczanie młodzieży, za przekazywanie wiedzy oraz przygotowywanie młodzieży do wchodzenia w dorosłość. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Włodzimierza Pujanka. Studniówka to tradycja wpisana w życie każdego ucznia. Życzę wam, aby ten bal pozostał w waszej pamięci na długie lata. Jesteśmy pewni, że matura pójdzie wam bardzo dobrze, bo jesteście ambitni, zdolni i macie wielki potencjał. Niech ten bal pozostawi niezapomniane wspomnienia. Życzę wszystkim szampańskiej zabawy. Dziękujemy bardzo. No i teraz nadszedł czas, aby oddać głos naszym maturzystom, przedstawicielom maturzystów. Zapraszam. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile w trudach nieustannych, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Lata szkolnej nauki to czas wielu trudów, wysiłków i poświęceń. Lecz obok pracy i wyrzeczeń, naszym udziałem były również chwile rozrywki oraz uczestnictwo w różnych podejmowanych w szkole inicjatywach i szlachetnych działaniach. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i wychowawcy, dziś pragniemy złożyć na wasze ręce słowa gorących podziękowań za trudy kształcenia i wychowania. Dziękujemy za okazywane serce, wyrozumiałość i pokłady cierpliwości. Jesteśmy wdzięczni nie tylko za przekazaną wiedzę, ale także za kształtowanie wrażliwości duszy i umiejętności dostrzegania najważniejszych wartości w ludzkim życiu. Przepraszamy za wszelkie błędy i przewinienia, które stały się powodem waszych zmartwień. Kochani rodzice, do was kierujemy z serca płynące, gorące podziękowania za trudy wychowania od kołyski aż do progu życiowej dojrzałości. Jesteśmy wdzięczni za wasze poświęcenie, codzienną troskę, przemawianie nam do rozsądku, wsparcie w trudnych chwilach i nigdy nieustającą rodzicielską miłość. Szczególne słowa uznania i podziękowań kierujemy pod adresem organizatorów dzisiejszego balu. Dziękujemy dyrekcji szkoły, jej pracownikom, rodzicom i tym wszystkim, którzy zadbali o oprawę i obsługę dzisiejszego balu. Za 100 dni przystąpimy do egzaminu dojrzałości, który określi nasze dalsze wybory. Fragment naszej drogi związanej z tą szkołą nieubłaganie dobiega końca, lecz na całe życie pozostaną z nami budujące wspomnienia szkolnych lat. Choć niedługo nasze drogi się rozejdą, jesteśmy pewni, że czas spędzony wspólnie z koleżankami, kolegami i nauczycielami trwale zapisze się w naszej pamięci jako lata zdobywania wiedzy, szalonej młodości, trwałych przyjaźni i trudów wkraczania w dorosłe życie. Wszystkie miłe chwile chcemy ocalić od zapomnienia. Z pewnością wśród nich znajdzie się dzisiejszy bal. Niech ta studniówka dostarczy nam wspaniałych wrażeń. A wszystkim obecnym jeszcze raz życzymy szampańskiej zabawy. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela samorządu uczniowskiego Konrada Kosmałę. Dziś, na 100 dni przed egzaminem dojrzałości, wkraczaliście tanecznym krokiem poloneza w ostatnie tygodnie przygotowań do matury. Ten wieczór niech będzie początkiem waszej przedmaturalnej drogi. Początkiem tego, by wspominać najweselsze i najtrudniejsze chwile w naszej szkole. Nie chciałbym jednak w ten magiczny wieczór ciągle przypominać wam o maturze. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów naszej szkoły chciałbym życzyć wam przede wszystkim dobrze zdanej matury i realizacji życiowych planów. A na dzisiejszy wieczór życzę wam wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Pragniemy gorąco podziękować panu dyrektorowi Ryszardowi Zającowi i wychowawcom obecnym i byłym za trud, poświęcenie i zaangażowanie w kształcenie młodzieży. Mijają już 3 lub 4 lata
od momentu, gdy większość z tych młodych ludzi przekroczyła progi zespołu szkół numer 1 w Kozienicach. Okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci, chwil szczęścia i radości, czasem smutku czy żalu. Dziękujemy wychowawcom za opiekę nad swoimi klasami, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły. Chcielibyśmy życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu studniówkowego. Jednocześnie życzymy wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki tej szkoły, a nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę wspominały przez resztę swojego życia. Dziękujemy. Bardzo proszę teraz pana dyrektora o wzniesienie toastu. Za abiturientów 2019, za świetnie, mam nadzieję, zdaną maturę. Życzymy niezapomnianych wrażeń i wspaniałej zabawy. Specjalnie dla wszystkich maturzystów. Już niedługo.